Uczestniczyć w uroczystości sakramentu małżeństwa, którego udzielę sobie Agnieszka i Mara. W czasie Twojej mszy świętej będziemy prosić Boga o błogosławieństwo Boże dla młodej pary. Ojca, Syna i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga naszego Ojca, od Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będą z Wami. Byśmy godnie mogli sprawować stronę święcią ofiary, prosić potrzebne dary, a mówię, Panie, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie, Ty zostałeś posłana, aby zdrowie skruszone w sercu, swoim śladami. Kwestia, który nie chce śmierci grzesznych, ale żyje na wicele, swoim śladami. Panie, gdy siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, swoim śladami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, dopuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
gdybyś je Wszechmogący Boże, sprawy Twoich słudzy, którzy mają połączyć się z sakramentem małżeństwa, wzrastali wyznawani w wiarę i obdarzyli Twój Kościół wierzący potomstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.
jak Agnieszka, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Agnieszka Marcz, chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeństwa? Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowiu, w chorobie, w dobrej, złej drogi, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicy wychować potomstwo, którym Bóg Was obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania, niech miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie wobec Boga i Kościoła, uważajcie za mną słowa przyjęte. Ja, Maria, biorę Ciebie, Agnieszka, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Tak mi zachowuję. Panie Boże, Wszechmogący. Panie Boże, Wszechmogący. Trójcy jedyny i wszyscy święci. Ja, Agnieszka. Ja, Agnieszka. Biorę Ciebie, Maria. Biorę Ciebie, Maria. Za męża. Za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Uczciwość małżeńską. Oraz, że aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomnij. Tak mi dopomnij. Panie Boże, Wszechmogący. Panie Boże, Wszechmogący. Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. Wszyscy święci. Wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek nie rozdziela, małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagę Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Boże, pobłogosław i uświęć Twoich poddanych, którzy Cię miłują, a te obrączki oznaczające wierność niech będą wyrazem wzajemnej miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączkę. Agnieszko, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Nie Ojca, Syna.
ja imię Boga Ojca Wszechmogącego za Agnieszko i Martę, którzy zawarli małżeństwo, za Kościół Święty i za całą nas. Módlmy się za Martę i Agnieszkę, którzy dzisiaj dają początek tej rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nowe małżonki, aby kochając się wzajemnie, coraz więcej kochali Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby Bóg błogosławił ich małżeństwo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o ich zdrowie i pomyślność, aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Boga, aby obdarzył ich dzieci i pozwolił wychować je w miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców, aby Pan Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby Bóg zachował w swojej opiece ich rodziny oraz ich przyjaciół. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zgromadzonych, za naszych bliskich oraz za rodziny i przyjaciół w Polsce, którzy nie mogli uczestniczyć w dzisiejszej mszy świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie rodziny na ziemi, aby żyły w miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny dotknięte cierpieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby ludzie dobrej woli zdołali zapewnić pokój na całej ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty i pokalaną obłudnicą Chrystusa, aby ogarnął wszystkich Jego wyznawców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Wieczny Boże, byś łaskawi na nowych małżonków, Agnieszkę i Martę, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Udziel im swojej łaski, aby żyjąc w zgodzie i miłości coraz ściślej jednoczyli się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Udziel bliskie syty na parents i Karol w dni gifts all. Thank you.
Módlcie się, siostry, bracia, by moje wasze ofiary przyjął w ogóle Ojciec Wszechmogący. Przychyl się, Boże, ku naszym prośbom i przyjmij łaskawie dary, które składamy za wierny Twoje, złączone świętym węzłem małżeństwa. Niech ta sakramentalna ofiara umocni we wzajemnej miłości i utrwali miłość w Tobie, przez Chrystusa Pana naszego. Słodki